Cześć, witam cię serdecznie w następnej lekcji. Chromatyka. No tutaj właściwie zaczynamy już naprawdę zabawę. Tutaj już nie ma zmiłuj się, nie ma, że opowiadamy o jakichś wzmacniaczach, że mamy o jakichś, nie wiem, ustawieniach ręki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, wracamy do nich. Układ ręki, układ tu, żeby nam było wygodnie, wszystko działamy. To o tym nie muszę mówić. Jesteś zdolnym uczniem i wspaniale, że wszystkie te rzeczy masz przeanalizowane, wszystkie te ćwiczenia przećwiczone, wszystkie te ustawienia, nawet wzmacniacza, co mówiliśmy sobie wcześniej, poustawiane i działamy. Chromatyka. Chromatyka generalnie, co rozumiemy pod pojęciem chromatyka? Chromatyka to generalnie jest taki, taka, można powiedzieć, dziedzina muzyki, która zajmuje się dźwiękami, ogólnie dźwiękami. No i tutaj można powiedzieć chociażby tak. Gitara jest instrumentem chromatycznym. Pianino jest instrumentem chromatycznym. Skala chromatyczna. Chodzi generalnie o to, chromatyka to jest podział dźwięków na półtony. Podział dźwięków w systemie temperowanym na półtony ściśle określone między jednym a drugim dźwiękiem jest określony dźwięk, określony półton. Jeżeli ja zagram dźwięk C na gitarze tutaj, to na pianinie też będzie C w danym miejscu. Jeżeli zagram na czwartym progu, to jest kolejny półton, cis. Na gitarze jest i tak samo jest na pianinie. Czyli te poszczególne elementy, które poszczególne dźwięki, które naciskamy na gitarze, to są po prostu dźwięki wycięte ze skali chromatycznej. Czyli po prostu, jak to wygląda? Podział dźwięków w systemie temperowanym wygląda następująco. Dźwięki, których używamy, wywodzą się od pierwszych siedmiu dźwięków, siedmiu liter alfabetu. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Nic trudnego. Początek alfabetu. Żeby utrudnić sobie troszeczkę życie, można powiedzieć, to poza tymi dźwiękami, siedmioma dźwiękami, mamy jeszcze kilka dodatkowych dźwięków, które się wywodzą, można powiedzieć, od tych, co mamy. Czy mianowicie mamy jeszcze raz dźwięki A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS. Czyli tak naprawdę mamy 12 półtonów, 12 dźwięków, które na gryfie się w kółko powtarzają. Czyli na przykład bardzo niski dźwięk, na przykład tak jak tutaj mam dźwięk B. On się powtarza w obrębie gitary. To jest najniższy dźwięk, jaki mogę zagrać, a tu byłby najwyższy dźwięk, jaki mogę zagrać. Ten dźwięk B powtarza się w kilku miejscach, w kilkunastu miejscach na gryfie. Kolejność dźwięków, jaką jaką możemy po kolei wydobyć na gitarze. Zacznijmy od dźwięku A, czyli ćwiczenie pierwsze. Przyłóż palec na strunie piątej A, na razie pustej. A to jest pusta struna A. Jak nazwa struny wskazuje, E, A, D, G, B, E, czyli A, struna piąta, to jest dźwięk A, po prostu. Powtarzaj parę razy. OK, wspaniale, bardzo dobrze chodzi dźwięk A. Następny dźwięk to jest dźwięk na pierwszym progu, czyli po prostu chromatycznie idziemy do góry. Tutaj kolejne pojęcie, idziemy do góry chromatycznie albo w dół chromatycznie. Do góry, w dół. Niski dźwięk A, a tutaj wyższy dźwięk AIS i tak dalej, i tak dalej. Tu jest A niski, tu jest A wysoki.
Na pierwszym progu będzie tak jak tutaj, według tej kolejności. A, później będzie Ais, B, C, Cis, na czwartym progu Cis, na piątym D, na szóstym Dis, na siódmym E, na ósmym F, na dziewiątym Fis, na dziesiątym G, na jedenastym Gis, na dwunastym A. Czyli przeszliśmy od dźwięku A do dźwięku A przez pełne 12 półtonów. Chromatycznie zagraliśmy tą skalę po prostu od dźwięku A do A, czyli zagraliśmy skalę chromatyczną A. Ok. I teraz prawdę powiedziawszy jest tak, że jeżeli my złapiemy dźwięk pusty najcieńszej struny i zagramy go po kolei E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, B, C, Cis, D, Dis, E, to zagraliśmy znowu skalę chromatyczną, tym razem E, skala chromatyczna E. Zaczęliśmy od E do E. Jak tutaj można zauważyć już na ucho, no nie za bardzo tutaj jakieś mamy melodie, w sensie jakieś takie... Po prostu słychać ewidentnie, że my zwiększamy się po prostu półton po półtonie. Nie ma tu jakiegoś takiego nacechowania jakiegoś konkretnego, smutnego, wesołego, egipskiego, arabskiego, żydowskiego i tak dalej, prawda? To jest po prostu, można powiedzieć, jakbyśmy zmieszali wszystkie kolory farb i wymieszali, tak byśmy zrobili. To zagraliśmy teraz, czyli dźwięki, czy skalę chromatyczną po prostu zagraliśmy, czy po prostu bawimy się chromatyką. I teraz tak, żeby naprawdę dobrze, żeby dobrze grać, żeby dobrze umieć tworzyć muzykę, bo chyba do tego też zmierzasz, prawda, że nie tyle być odtwarzaczem, zagram sobie Metallica, Iron Maiden, czy cokolwiek innego, ulubiony utwór i tyle, tylko na pewno chcesz tworzyć muzykę. Chcesz wiedzieć, co grasz, chcesz umieć tworzyć napięcia, tworzyć emocje, tworzyć, wyrażać siebie poprzez muzykę. To tego się nie da za bardzo zrobić, nie da się improwizować, nie da się tworzyć muzyki, nie znając dźwięków. Czyli jakby skala chromatyczna, chromatyka, czyli podział na te półtony, jest jednym z najbardziej podstawowych, jedną z najbardziej podstawowych umiejętności, jaką trzeba zdobyć. I to też jest, to też wygląda w ten sposób, że bardzo dużo osób wie o tym, że trzeba się tego nauczyć i się tego nie uczą, bo to jest zbyt trudne. Bardzo dużo osób nie wie, że się tego trzeba nauczyć i się nie uczą i nie wiedzą, że to po prostu trzeba się nauczyć i że to trzeba umieć. Dobra, powiedzieliśmy sobie o dźwiękach. A, A, Is, B, C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A. Wspaniale, wiemy, jakie te dźwięki są. Natomiast teraz, drogi Wojtku, powiedz nam, powiedz mi, jak się uczyć tych dźwięków, bo to, że one są, to można powiedzieć 90%, 90% uczniów wie o tym, że te dźwięki są. Najbardziej podstawowym ćwiczeniem, najlepszym według mnie, od którego musisz zacząć, to jest to, co już właściwie sobie powiedzieliśmy. Biorę najgrubszą strunę u siebie w gitarze. U mnie jest siódma, u ciebie jest szósta, albo też siódma. Biorę najgrubszą, ja biorę szóstą, najgrubszą pustą. E. Dobra, jakie mam następne dźwięki? Twoim pierwszym zadaniem będzie w ogóle rozpisać sobie na kartce takie koło. Rozpisz sobie koło. Na górze, na godzinie 12, napisz sobie literę A. I teraz na poszczególne, możesz sobie to podzielić na te 12, na 12 oczek, żeby to jakoś w miarę ładnie wyglądało. Rozpisz sobie koniecznie teraz wszystkie te dźwięki A. Później następny dźwięk będzie w prawo A z krzyżykiem, A i krzyżyk. Hashtag, teraz taki popularny wyraz to jest hashtag, 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 hashtag. W muzyce mówimy na to krzyżyk, czyli A, później jest A z krzyżykiem, później B, później C z krzyżykiem, później D, D z krzyżykiem, E, F,
F z krzyżykiem, G, G z krzyżykiem i dochodzimy do A. Dlaczego to ja mówię, żeby to napisać na kartce, a nie żeby Wojtek wysłał lekcję, gdzie to już będzie rozpisane? Ponieważ to bardzo dobrze ćwiczy mózg. Ja na przykład jak zaczynałem grać na gitarze, ja właśnie takie ćwiczenia sobie robiłem, rozpisywałem sobie na kartce pewne elementy, bo po prostu układ ręka pisząca, oko patrzące i mózg to wszystko rejestrujący, najłatwiej ten układ jakby wyłapuje, prawda? Piszemy sobie ręcznie A, A jest B, C, C jest D, is E, F is G, G is A, A, A is E, wypisujemy sobie w ten sposób, no nie? W kółeczko. Możemy sobie wypisać też pełne dźwięki, w kółku rozpisać sobie te 7 dźwięków. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Z krzyżykami sobie rozpisać. To jest bardzo ważne ćwiczenie. I teraz, jeżeli masz już to koło przedstawione, koło dźwięków, zresztą poza tym jeszcze jedną bardzo ważną rzecz na tym rysunku możemy sobie uświadomić, że po prostu idziemy, grając od niskich dźwięków do wysokich, idziemy jakby w górę. A, A, is, B, C, C, D, D, E, F, is, G, G, S, A, 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 B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G. Idąc w drugą stronę, po prostu idziemy dźwiękami w drugą stronę, czyli od wysokich do niskich. I A, G, F, E, D, C, B, A. I sobie też mówimy. Kolejne ćwiczenie, jakie musisz zrobić, to poza rozpisaniem tych dźwięków, mówienie tych dźwięków po kolei. Jeżeli mamy w jedną stronę A, B, C, D, E, F, G, to mówić też w drugą, czyli A, G, F, E, D, C, B, A i tak dalej, i w jedną, i w drugą stronę. Później sobie utrudniamy, czyli dodajemy te krzyżyki, prawda? Czyli mamy A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS, A. O ile mówienie A, B, C, D, E, F, G jest bardzo łatwe, bo zawsze się uczyliśmy alfabetu, się uczyliśmy A, B, C, D, E, F, G, o tyle w drugą stronę już nie jest takie, nie jest takie proste, prawda? Musimy się cofnąć, musimy zacząć robić coś, co było dla nas, nigdy nie było wcześniej ćwiczone, prawda? Nigdy nie było wcześniej robione. Więc dlatego najważniejsze, żeby to sobie w wolnym tempie robić i sobie powolusieńku to ćwiczyć, prawda? Mamy A, to później co jest? No, G, ale jeszcze jest po dźwięku G, jest GIS. A, GIS, G, FIS, F, E, DIS, D, CIS, C, B, A, IS, A. I sobie po prostu to w kółko powtarzać i czy to jedziesz do pracy, czy to jedziesz do szkoły, czy to masz przerwę, czy to masz, nie wiem, siedzisz w tramwaju, jedziesz, lecisz samolotem, czy gdziekolwiek jesteś, żeby to ćwiczyć w takich momentach, żeby nie ćwiczyć tego, mając już gitarę, mam czas na granie, to teraz sobie aha, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, sobie ćwiczyć. No nie. Mamy gitarę po to, żeby grać z gitarą. Kolejne ćwiczenie to takie, że po prostu sobie teraz, skoro mamy już rozpisane dźwięki, jakie mamy zagrać, na karteczce mamy przedstawione na kolanku, to teraz sobie można, pięknie sobie teraz można iść już po kolei tymi dźwiękami, jakie się pojawiają na gryfie. Czyli na przykład mamy E. Wystarczy, że znajdziemy na karteczce wtedy dźwięk E, aha, od dźwięku E, E, F, G, A, B, C, D, E, E, F, G, A, B, C, D, E, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G. Czyli po prostu wiemy, pusta struna E. Uwaga, kolejne ćwiczenie. Pusta struna E. F, G, FIS, G, GIS, A, AIS, B, C, CIS, D, GIS, E. Po prostu sobie zagrać. Wstępująco, czyli od niskiego dźwięku, dochodzimy do wysokiego i później z powrotem. Na razie przegrać, niech się ucho nam osłucha z tym.
Kolejne ćwiczenie. Mówimy sobie te dźwięki, które tutaj mamy na gryfie. Mamy karteczkę, mamy ściągawkę, mówimy sobie dźwięki. Idziemy. E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, B, C, Cis, D, Dis, E. Dobra? I teraz zstępująco, z wysokiego do niskiego, też sobie mówimy. Oczywiście mów w wolnym tempie tak, żeby się wyrabiać, prawda? Że najlepiej sobie nastawić metronom tym, tym, żeby on cię już trzymał. Od samego początku metronom w takim tempie to będzie mniej niż 60, powiedzmy jakieś 50 na minutę sobie ustaw. Czyli teraz idziemy od wysokiego. E, Dis, D, C, Cis, B, Ais, A, Gis, G, Fis, F, E. I takie ćwiczenie zrób ze wszystkimi strunami po kolei, każdą z tych strun sobie przejedź. W zasadzie można byłoby zacząć od dźwięku tonicznego w przypadku tutaj skali tej chromatycznej, tonicznego na przykład A, czyli od dźwięku pustej struny na pustej struny piątej do dźwięku A. Niekoniecznie musisz przechodzić po kolei tam dalej. Jeżeli chcesz, to możesz oczywiście iść i każdą z tych strun po kolei powtórzyć, przejść po kolei, bo to ja wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne zadanie teraz, bo musimy grać, mówić, jeszcze pamiętać, wiedzieć, co my tutaj mówić, a nie żeby coś bla 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 bla, tylko musimy już konkretne dźwięki mówić, prawda? Kolejne ćwiczenie, które jest bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe, to mianowicie jest takie, żeby wyszukiwać dźwięki, te same dźwięki wyszukiwać. Dźwięk A jest na pustej A. Dźwięk A jest na 12 na A. Dźwięk A jest na 24 na A. O, dobra. Teraz będzie trudne zadanie znaleźć dźwięki A, ale na innych strunach. I teraz tak, no dźwięki A na innych strunach. O ile na najgłębszej E, F, Fis, G, Gis, A. Jest na piątym progu. Przy metodzie strojenia mieliśmy tę metodę na piątym progu. To było też fajne, prawda? Czyli na piątym progu jest ten sam dźwięk, co struny próg, struny niżej. Później dźwięk A też mamy na progu siódmym, na strunie czwartej D. Skoro mamy G, to już wiemy po G, Gis, A. Czyli jeżeli tu mamy G, Gis, A, czyli już na strunie trzeciej G mamy dźwięk A na drugim progu już. Skoro mamy strunę B, drugą, to wiemy, że tuż przed B jest Ais, a przed Ais jeszcze jest dźwięk A. Czyli tutaj pustą mam B, to jeżeli pójdę dwa progi w dół, to będzie dźwięk A, ale jeżeli mam pustą B na 12 progu B tu, to dwa dźwięki w dół, to będzie tu. Już mamy kolejny dźwięk. No i struna piąta i pierwsza to jest to samo, czyli na piątym progu strunę pierwszą mamy też dźwięk A. Jest troszeczkę, trzeba się naprawdę nagimnastykować, bo o ile mamy G, Gis, A, łatwo znaleźć, o tyle na czwartej strunie mamy D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, dopiero na siódmym progu jest ta struna A. No to teraz z kolei kolejne ćwiczenie, które nam pomoże troszeczkę w znajdowaniu dźwięków, to jest ćwiczenie mianowicie takie, że jeżeli najgrubszą strunę szóstą naciskam na piątym progu, jest dźwięk A, to dwa progi dalej, czyli na siódmym progu,
ale struna nie szósta, bo to już mieliśmy, na szóstej mieliśmy A, był na piątym progu, tylko struna czwarta D na siódmym progu daje dźwięk A. Tu akurat uzyskaliśmy teraz dokładnie oktawy, interwał oktawy, o tym sobie jeszcze będziemy mówili. W każdym razie szósta struna na piątym progu jest A, czwarta struna na siódmym progu też jest A. Pomijamy piątą strunę, czyli jakby przeskakujemy, pomijamy jedną strunę, gramy szóstą i czwartą. I tak wszędzie będzie na tych dwóch strunach, na tych trzech strunach. Jeżeli złapię dźwięk F na najgrubszej strunie na pierwszym progu, to dźwięk F też będzie te dokładnie raz, dwa progi w górę, tylko że na strunie czwartej. I teraz możemy też to przenieść na inne struny, czyli na przykład na strunie czwartej i trzeciej, piątej i trzeciej. Na strunie piątej na progu pierwszym jest dźwięk AIS, to na strunie trzeciej na progu trzecim też jest dźwięk AIS. Czyli tu też przeskoczyliśmy oktawę. Czyli ważna wskazówka, prawda? Możemy już teraz bardzo łatwo znaleźć taki punkt odniesienia. Tu mam dźwięk, tu przeskakuję, tu już mam w takim razie dwa dźwięki. Czyli jeżeli na przykład jakąś melodię, jakąś frazę mam na przykład na najgrubszej, to na tej samej zasadzie, aha, oktawę wyżej, tu gram to. Teraz z kolei na czwartej strunie na piątym progu mamy dźwięk G. Akurat losowo biorę, żeby się nie trzymać tych samych dźwięków. Dźwięk G na czwartej strunie, naciśnij sobie. I teraz ważna wskazówka. Struna B, struna druga, z racji strojenia kwartowo-tercjowego, tutaj mamy akurat tercję wielką, między drugą a trzecią struną. Czyli ta struna B jest obniżona w stosunku do pozostałych o jeden próg, czyli tu już nie złapiemy oktawy według schematu, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli na przykład piąty próg grubsza struna, a siódmy cieńsza, tylko tu zrobimy, natomiast inny układ musimy zrobić. Oktawa będzie, jeżeli złapię czwartą strunę na piątym progu, a drugą na ósmym. Dźwięk G mam na progu piątym na strunie czwartej i na progu ósmym na strunie drugiej. No i teraz z kolei chcemy zagrać na strunie trzeciej i pierwszej. Tutaj z racji tego, że struna druga już jest obniżona jakby o jeden półton w stosunku do pozostałych, to za nią też poszła struna najcieńsza, tak samo się obniżyła. Więc teraz na przykład, jeżeli chcę znaleźć dźwięk C na strunie najcieńszej, a łapię strunę trzecią G. Struna trzecia G na piątym progu to jest dźwięk C. G, gis, A, ais, B, C. To tam robię podobny układ jak przed chwileczką robiliśmy. Czyli trzecia struna na piątym progu, najcieńsza struna na ósmym. To są naprawdę bardzo, bardzo fajne sposoby, że dzięki temu już mamy punkt odniesienia, jak możemy złapać. No, jest jeszcze zasada, na to mówią Magic Triangle, czyli magiczne trójkąty. Ten magiczny trójkąt bardzo fajnie można uwydatnić, jeżeli mówimy o strunie szóstej, pierwszej. Bo mamy tak, na szóstej strunie, na przykład na piątym progu jest dźwięk A. Na strunie pierwszej, na pierwszym progu też jest dźwięk A. A tu już pamiętasz, że jeżeli złapałem na najgrubszej, na szóstym progu, to dźwięk A złapię tak samo, idąc, też złapię, idąc dwa progi, szósty, siódmy, tylko że dwie struny dalej. I wtedy mam taki trójkąt.
oczywiście ten układ trójkątów idzie przez cały gryf tak samo. Na pierwszym, czy na drugim, czy na trzecim i tak dalej, i tak dalej. No, problem natomiast się robi, jeżeli na przykład chcemy złapać tak, na strunie piątej chcę złapać dźwięk na przykład A, na pionie to jest prawda, na 12 progu na przykład. Później tą oktawę sobie złapiemy, prawda, czyli strunę czwartą na 14 progu, strunę trzecią na 14 progu, przepraszam, strunę. I struna druga B na 10. No te trójkąty, można powiedzieć, no też jest fajny sposób. No im więcej sposobów na nauczenie się czegoś, tym lepiej. Aczkolwiek ja bym naprawdę bardzo gorąco zalecał, żebyś właśnie grał w ten sposób. Mówić wzdłuż strun. Na razie to skalę chromatyczną. Oczywiście pozostałe skale też będzie można przenosić i mówić je po kolei dźwiękami. Na przykład skala molowa to jest po prostu eolska, to jest A, B, C, D, E, F, G. Czyli po prostu gramy dźwięki A, B, C, D, E, F, G, A. Prawda? Więc to jak najbardziej jest ok, tylko że wtedy w przypadku mówienia już poszczególnych skal my się nie uczymy, nie zapamiętujemy też półtonów. Więc jakby te półtony też są bardzo istotne. Dobrym też sposobem jest to, że można kupić plakat z dźwiękami. Ja na przykład od dłuższego czasu takie plakaty też sprzedaję. Po prostu naklejamy sobie na ścianę plakat z dźwiękami i mamy zawsze tę relację. Jakby plakat z dźwiękami jakby jest gryf. Gryf jest narysowany i można sobie po prostu wszystkie te dźwięki mieć jakby pod ręką cały czas, jeżeli się ich uczymy. Kolejną właśnie wskazówką ciekawą to właśnie jest naklejenie tych takich naklejek, które po prostu powodują, że my możemy sobie patrzeć na te dźwięki, tylko że to niesie ze sobą pewien taki problem, że musimy się wychylać i zerkać za każdym razem, gdzie tu jesteśmy. Ważne jest też, żeby na przykład zapamiętać, że na tych znacznikach, markerach, które mamy, większość strun akurat ma te pełne dźwięki, jak to niektórzy nazywają. Pełny dźwięk, czy to jest na przykład dźwięk G. No nie do końca pełny dźwięk, tak samo pełnym dźwiękiem jest dźwięk GIS. Ale tak mówił jakby pełne dźwięki, w sensie bez żadnych krzaczków, bez żadnych właśnie tych krzyżyków, bez żadnych bemoli, bez niczego. Czyli na przykład na trzecim progu struna szósta, piąta, czwarta, mają dźwięki bez znaków przykluczowych, bez krzyżyka, czyli G, C, F. Struna trzecia już ma A, IS. Struna druga ma D. A struna pierwsza ma dźwięk G, to samo co gruba. Na piątym progu mam po kolei od najgrubszej A, D, G, C, E, A. Tu już mamy same te dźwięki bez krzyżyków. Na siódmym progu B, E, A, D, FIS i B. No to już FIS. No już nam mąci cały czas ta struna druga. Na dziesiątym progu mamy CIS, FIS, B, E. Znowu ta struna druga nam mąci. GIS, no i B. I na 12 progu mamy E, A, D, G, B, E. Więc właściwie, no można powiedzieć, te markery w jakiś sposób coś nam wskazują. Faktycznie coś nam wskazują, coś nam poprawiają. Ja akurat mam markery tutaj z boku. Coś nam sugerują, że aha, jakoś tak w miarę te dźwięki pełne w cudzysłowiu, bez krzyżyka, są gdzieś umiejscowione, właśnie w miarę mniej więcej zlokalizowane tam, gdzie mamy markery. Więc to zawsze jest jakaś wskazówka przy uczeniu się tych dźwięków. Ale ja naprawdę bym bardzo Cię zachęcał, żebyś ćwiczył po prostu mówiąc. To pierwsze ćwiczenie jest najlepsze. E, F, FIS, G, GIS, A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E. Możemy też zrobić takie ćwiczenie kolejne, że na przykład gram od dźwięku E i przechodzę później na dźwięk E na strunie cieńszej. E, F, FIS, G, GIS, A, B, C.
teraz musiałbym sobie zlokalizować dźwięk E. Gdzie tutaj byłby dźwięk E? Dźwięk E. To jest struna czwarta na drugim progu. E, E, Fis, G, Gis, A, Ais, B, C. Teraz gdzie jest E? E jest na strunie cieńszej na dziewiątym progu. E, E, Fis, G, Gis, A, Ais, B, C. Później gdzie jest E? E jest na piątej strunie. Oczywiście to można te ćwiczenia różnie sobie modyfikować. Ja akurat sobie zrobiłem tak, że gram od E tam do C i wyszukuję dźwięk E znowu. Później znowu dźwięk E, znowu dźwięk E. Wiem, że to jest... tutaj akurat nie ma żadnego schematu, bo po prostu muszę nauczyć się, mózg musi pamiętać, gdzie ten E już był wcześniej, prawda? Więc jakby tutaj jakby troszeczkę komplikujemy swojemu mózgowi to ćwiczenie, że musimy się zatrzymać i sobie wyszukać ten dźwięk, który potrzebujemy, bo to już nie jest ten schemat, o, na piątym tu mam A, no to na siódmym też jest A. Możemy z kolei jeszcze jedno ćwiczenie zrobić. Gram jakąś melodię od A, na przykład ABC, ABC, na przykład. Wyszukuję teraz tą samą melodię zagrać, żeby było też od ABC. O, mogę według tego schematu, co powiedzieliśmy. O, według tego schematu znowu idziemy. Kolejne ćwiczenie to jest po prostu przeskakiwanie o oktawę, czyli na przykład jeżeli mam ABC na piątej strunie, przepraszam, na ABC, to idąc o oktawę do góry, jeżeli mam na siódmym progu, jest na strunie D jest A, ABC, to będzie tak samo tu wysoko. Jeżeli tu mamy od drugiego progu, na strunie G, tu mamy od 14. Czyli kolejne takie ułatwienie, no ja wiem, no trochę może taki slajd stąd dotąd, no o ile mam A na zerowym i na 12, to jest pikuś, a jeżeli już mam tutaj na siódmym, to muszę sobie przeskoczyć tutaj, jeżeli mam na drugim, to muszę sobie tu przeskoczyć na 14. To wszystko wymaga pewnej wprawy i wielu ćwiczeń, naprawdę. Pamiętaj tylko o tym, że to jest mega istotne i te ćwiczenia, o których tu mówiliśmy, staraj się grać codziennie jako jedne z pierwszych ćwiczeń w swoim harmonogramie ćwiczeń, więc pamiętaj, to do tej lekcji trzeba będzie naprawdę często wracać. Także dzięki serdeczne za uwagę, do zobaczenia w następnej lekcji.